Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny, 26 dokładnie odcinek z serii Lepszy Randomek na moim kanale. Tak więc tradycyjnie zapraszam, to nie po śląsku, no to wiadomo, Śląsk to daleko ode mnie, ale mniejsza po prostu. Dzisiaj bitwa bardzo, jakby to powiedzieć, emocjonująca, no można tak ująć w zasadzie. Ale to za chwilę o wszystkim. Jeszcze tylko poruszę kwestię, zanim opowiem o czołgu i w ogóle kto tym jeździ, tym czołgiem. Poruszę kwestię tego, dlaczego mnie nie było na kanale. Tak długo w ogóle nic nie nagrywałem. Po prostu dostaniecie film informacyjny, kolejny. Już nie wiem dokładnie, który numer, ale dostaniecie go najprawdopodobniej w czwartek albo piątek, 25 lub 26 lutego 2016. I tam będzie wszystko powiedziane, dlaczego nie było ponad 2 tygodnie żadnego odcinka z niczego, ani WOTA, ani ATS-a. No ale dobra, już koniec tego pierdolenia. Zacznijmy po prostu, kto jest jakby gościem, może tak, kto jest czołgistą w tej bitwie. Jest to Clirus i po prostu no jeden z najlepszych graczy, jaki miałem dotychczas spotkać i grać w ogóle. No naprawdę to jest, muszę powiedzieć, mentor WOTA. Taki powiedzmy mentor, mój mentor, może nawet tak, który umie tyle tej rzeczy, zna tą mechanikę gry tak bardzo. No ale dobra, Clirus T26-4 na mapie, no nie, muszę sprawdzić, Winterberg, no tak, Winterberg. No i no chyba Tygrys coś mu tu nie idzie. Mangana w 45, nie wiem co to za koleś. Nie wiem skąd on jest w ogóle. Chyba Włochy. No i no trochę zasłonił. No ale koniec tego gadania, tego pierdolenia. Tu trzeba powiedzieć coś o czołgu. Tak więc T26-4 Super Pershing. Posiadam go w swoim, ale słaby strzał. Posiadam go w swoim garażu. Ciekawy czołg pod względem niehistoryczny, bo tak w zasadzie historia, w zasadzie nie wiem, czy coś jest o nim napisane, ale z tego co wiem, no, chyba powstał może z jeden egzemplarz. Dokładniej nie pamiętam, ale to nie jest ważne tak naprawdę. Najważniejsze jest to, jak się tym czołgiem obsługiwać w ogóle, jaki ma pancerze i tak dalej, więc, bo niektórzy mogą, o Jezu, jaki słaby strzał. No początek taki będzie. Tak więc tak, może zacznijmy od działa standardowo, czyli to jest penetracja 170, co jest, jakby tak pomyśleć, na meda bardzo dobre, znaczy bardzo dobre, normalna ilość, ale to nie jest med, bo Super Pershing to nim się gra jak czołgiem ciężkim. On ma pancerz czołgu ciężkiego i działo meda, prędkość też, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Tak więc działo 240 uszkodzeń, 170 penetracji, a na goldzie aż 258. I tu jest zmyłka, bo niektórzy sobie mogą pomyśleć, aż taki przeskok z penetracji zwykłej na goldowej, no to pewnie heszy. I właśnie to jest najlepsze, że to nie są heszy, tylko APCR-y. Znaczy mi to wielkiej różnicy nie robi, na przykład jak są nie heszy, tylko hity, przepraszam, hity, no ale no niektórym to się po prostu nie podobają. Ładny rekoszet. Niektórzy po prostu wolą APCR. No dla mnie to nie jest różnica, jak już mówiłem. No ale dobra, co tu jeszcze mamy? Uszkodzenia na minutę to jest ponad 1700 ze 100% załogą. Czas przeładowania to 8 sekund, tutaj widzę, ale to widocznie jest pokazane tutaj bez perków. W magazynku aż 54 pociski, więc naprawdę nie miałem jeszcze sytuacji, żebym się wystrzelał do końca na tym czołgu. Mam tam chyba z 50 bitew na nim. Celność jeszcze, albo inaczej, czas celowania to jest 2,3. To jest taka, czy ja wiem, czy dobra wartość. Bardziej ładny strzał znowu, taki średnia wartość można by powiedzieć. Celność na 100 metrów 0,38. No to jest słaby, muszę powiedzieć. 0,38 to jest naprawdę kalafiorę umie rzucić ten czołg. Ale ja tu gadu, a tutaj jak widać już Clirus zrobił ponad 2300 obrażeń. Czyli już WN8 ma niebieskie. I odbił trochę już od Super Pershinga i 2 razy od T69 i raz od Isa. No dobra, ale zaczyna się robić nieciekawie, bo 8 do 9 zaczynają kapować.
No w HP-kach jeszcze takiej straty nie mają, ale dobra, jeszcze dokończę informację odnośnie działa, czyli tak, kąt elewacji, czyli depresja w dół działa, to jest aż 10 stopni i to jest naprawdę świetne na Himmelsdorfie na górce, jak podjedziecie, bo no to jednak trochę trwa, bo taka ciekawostka, podjeżdżanie Super Pershinga pod górkę Himmelsdorfa przodem zajmuje tyle samo czasu, co by się podjeżdżali tyłem. I to jest naprawdę dziwne, ale no taka mała ciekawostka. I kąt działa w górę, czy w górach. Ja jakoś po góralsku gadam, nie wiem co się dzieje. Kąt elewacji działa w górę. No, to jest aż 20. No aż, to jest tylko 20 stopni. Rusy mają po 30, niektóre nawet. Ale to jeżeli chodzi o działo. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, to jest 40 km na godzinę. No, jak tak myślimy, to czołg medium, no to mało, nie? No ale widzicie, jak on jedzie 25, ledwo 30 rozkręcił. Bo on ma wagę ponad 50 ton, lekko ponad. A, moc silnika 500 koni, no Amerykanie to też mają... O, tu jeden HP mu zostało. To Amerykanie też mają naprawdę nieraz pomysły. Zresztą to jest jeden z najgłupszych narodów świata, mi się wydaje. I jeszcze co do pancerza, bo tego nie powiedziałem. To jest tylko 101 mm na przedniej płycie, co może być zdradliwe, bo jak się przypatrzycie, zapauzuję to, on ma aż 3 płyty pancerza z przodu. Czyli tą główną, taką, o, widać tutaj idealnie, jest taka pustka pomiędzy drugą i pomiędzy jeszcze drugą, a tą główną jest jeszcze jedna pustka. I w ten przedni pancerz naprawdę trudno coś wchodzi. Jak widać, tu weszło, nie wiem, może to nie ten mod trafił, tutaj jak widać te 5-4 mod 1, ale nie wydaje mi się, żeby to był on chyba od boku jakoś trafił czy coś. To po prostu jest chyba odbity pocisk. I no 101 mm myślimy, o, papierek. Właśnie o to chodzi, że to jest pancerz warstwowy, a hity czy hesze, nie wiem jak dokładnie to się nazywa, to po prostu nie przebiją tego pancerza warstwowego nigdy. Zdarzało mi się jeszcze na ISU grać, przeciwnik grał na ISU, wyjeżdżałem po prostu na niego na hama, strzelał mi czy w brzuszek, czy po prostu w górną płytę, czy w wieżę, nie przebił. Bo po prostu to jest czołg, ISU to ma największą penetrację w grze na 8 tierach i nie przebił po prostu, bo to jest pancerz warstwowy bogów. No. Od boku jeszcze tylko powiem, że 76 mm pancerza, no i z tyłu 50 wieża, to samo 101. I jeszcze co mogę dodać, zapauzuję jeszcze raz na chwilę. Wieża, w zasadzie jakie ma weakspoty ten czołg? Na kadłubie ma tylko jeden, czyli CKM. Nie wiem, czy to będzie widać. A, będzie widać, no to dobra. Czyli tak. O, nie to. O, zobaczcie, tu. To jest jego weakspot, bardzo mały, ale tam wchodzi, tam naprawdę wchodzi. Te 101 mm to jest słabiutki pancerz, ale najczęściej ten czołg przebijany jest w wieżę, a dokładniej tutaj, w ten garczek, no i trochę w ten. A jak wam przed chwilą mówiłem o tym ISU, że mi nie przebił wieży, to mi chodziło, że po prostu trafił gdzieś tu. I tu mi po prostu tego nie przebił. Jeszcze często wchodzi temu czołgowi pod czołgu pod wieżę, ale to już rzadko się zdarza. Najczęściej strzelają w te wizjery, więc trzeba po prostu ruszać całym czołgiem i wieżą, żeby jak najtrudniej wrogowie mogli trafić. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o parametry takie suche tego... Uwaga! A, piękna mora. Ja już widziałem tę bitwę, to wiem co tu się będzie działo. Ja tu tak gadam cały czas, nic o bitwie nie gadam, a tu już są 3 fragi. I został Kirus sam na czek przez chwilę i zrobił pięknego amoraka przez chwilę. No tu na podwieżę nie weszło. Jak widać, już Kirus używa Golda, no bo jest szansa, że wygra tą bitwę. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. 3 fragi ma, 400 obrażeń. No tyle, miałem chyba tyle raz. I teraz patrzcie, tu z hajków nie wiadomo czemu w ogóle uderzył. Super Pershing od boku, IS nie przebił i z tym ISem będzie coś śmiesznego, bo popatrzcie, jeden strzał przed chwilą był nieprzebity, teraz liczymy. No przebicie, okej. Okay. Ale jedno było nieprzebicie. Nie strzelił, nie przebił. I teraz uwaga, pudło, czyli drugi strzał. No. Pudło, ale nie przebił, czyli już trzeci strzał.
Ale no, to jest naprawdę... Uwaga! Gąska, czyli czwarty strzał. Od tyłu nie może przebić. Już widzę Kirusa, jak się wkurwiał tam po prostu. No i w końcu przebicie. Ale powiem wam, że... naprawdę widać, no Is ma słabe staty i no po prostu Kirus go nie może przebić. No myślę, że jest coś takiego jak noob protect. No i cztery strzały oddał. Widzicie, teraz super pershing znowu. Uwaga, od boku. Ding dong, nie wiadomo czemu. Pomarańczowy gracz, no. Uważam, że jest coś takiego jak noob protect, ale będzie trzeba test zrobić. No i już piękny strzał, tak więc zobaczymy, jak wyglądają jeszcze wyniki bitewne. I tabela lepszego randomka, gdzie się dokładnie plasuje Clearus. No i dobra, tak wygląda tabela lepszego random. Nie, tabela, co ja pierdzielę. Tak wyglądają wyniki bitewne. Bitwy, czyli MK, gówniane medale, jak ja to zazwyczaj gadam, stalowa ściana, co się często spotyka na tym czołgu, i duży kaliber, co już jest rzadkością na tym czołgu, bo no, żeby nastrzelać te po 240 uszkodzeń, to trzeba naprawdę dużo damage'a zrobić. Uszkodził on dość dużo czołgów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 czołgów, z czego jeden uszkodził, nie, dwa wykrył, przepraszam. Zawsze mylę te dwie ikonki, tą z tymi, mniejsza. No i jak widzicie, zrobił ponad 5192 uszkodzeń, 5 fragów i 1538 expa. I zaraz wam pokażę, co jest w tym dziwnego. Ale najpierw jeszcze, no bitwa trwała 8 minut ponad. Z kontem premium zarobił bez naprawy i w ogóle 140 tysięcy i za naprawę zapłacił 5, ale za goldowe pociski aż 72 tysiące. No i niestety tylko 60 tysięcy, albo aż w zasadzie, no bo zależy kto jakie tam ma czołgi premium. Jeżeli ktoś czołgu premium nie ma, taki zarobek dla kogoś jest naprawdę duży. A jeżeli ktoś czołgi premium ma, no to jest w zasadzie na prędce taki standardowy zarobek. I właśnie zauważcie, zablokował jeszcze za 2760, czyli pokazuje, że ten pancerz naprawdę w tym czołgu jest. Tym czołgiem czuję się bezpieczniej normalnie, aniżeli w Isie 6. Isa 6 na razie sobie odpuściłem, bo wiem, że dostanie buffa, a według mnie teraz ta maszyna jest po prostu słaba. Mam na niej ponad 300 bitew i uważam, że jest po prostu już słaba, no jak na te dzisiejsze czasy erze Golda. Super Pershing, nawet jeśli jest ta era Golda, no bo jest, to i tak ma ten pancerz warstwowy, który jest świetny. Nawet jakby zwiększyli penetrację Golda, powiedzmy Isa 6 z 217 do 250, to i tak by nie przebijał Super Pershinga, nie? I to jest po prostu super w tym czołgu. Super Pershingu oczywiście. I jeszcze raz wam przypomnę, zobaczcie, 1538 expa podstawowego, oczywiście, no i zobaczcie teraz tabelę lepszego randomka. I co jest najlepsze? Clearus zrobił tyle samo expa, co Pajo na B2. 1538. No i to jest w zasadzie ex aequo, nie? No ale no zapisałem jako trzecie miejsce, no ale tak naprawdę to wiedzcie, że to jest po prostu remis tak naprawdę, nie? Jakby było pierwsze miejsce, to nie wiem co bym zrobił. Naprawdę jakby ktoś Paju albo Clearus właśnie tu miał z 1574 expa tyle co Shake 500, to musiała być chyba dogrywka. No nie wiem, jeszcze nie jestem na takie coś przygotowany. Zobaczymy, jak coś takiego się zdarzy, no to zobaczymy. I na razie to był 26 odcinek, 6 odcinek drugiego sezonu. No i w zasadzie to tyle. Tak więc dzięki za oglądanie. Zobaczymy się, bo ja wiem, nie wiem w zasadzie kiedy. Wszystko ułożę wam w filmie informacyjnym, jak będą pojawiać się odcinki, kiedy dokładnie i z czego jeszcze. I jeszcze lekki temat będzie o konkurs, bo jak wiadomo mam tam już parę subskrypcji, zaraz niedługo konkurs kolejny będzie, więc szykujcie się na to. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!